Cześć, ja mam na imię Kamila, jestem studentką zarządzania i germanistyki naszego uniwersytetu i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o mojej wycieczce do Monachium, czyli stolicy Bawarii. Była to najlepsza wycieczka w moim życiu z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem germanofilem i kocham wszystko, co niemieckie i od dawna marzyłam o wyjeździe do Monachium. A drugi powód jest taki, że była to pierwsza moja samodzielna wycieczka za granicę. Może najpierw zacznę od tego, gdzie leży Monachium. Monachium jest stolicą Bawarii, czyli południowego regionu Niemiec. To jest taki region, tak jak nasze góry, region górzysty, przepiękny, z niesamowitą architekturą i cudownymi widokami. Monachium jest trzecim pod względem liczby ludności największym miastem w Niemczech i położony jest nad rzeką Izarą. Monachium słynie z przepięknych zabytków, które bardzo umilają nam pobyt w tym mieście. Przede wszystkim największym zabytkiem jest zabytkowy ratusz, który znajduje się na Marienplatz, czyli Placu Mariackim, w samym centrum miasta. Budowa ratusza zakończyła się w 1909 roku i był on budowany w stylu neogotyckim. Do dzisiaj jest przepięknie zachowany i można podziwiać jego monumentalność. Również w centrum miasta znajduje się wiele przepięknych rzymskokatolickich kościołów. Takim najbardziej rozpoznawalnym jest kościół Najświętszej Marii Panny, czyli Frauenkirche, również w centrum Monachium. Ma przepiękne dwie wieże i jest zbudowany z mieszanką stylów gotyckiego i renesansu, czyli na przełomie właśnie tych dwóch stylów architektonicznych. Miejscem, które najbardziej zapadło mi w pamięci, są ogrody angielskie, czyli Englischer Garten. Jest to przepiękny, wielki park, w którym można biegać, spędzać czas z rodziną, wypić piwo przy ogródku. W ogóle w Monachium jest mnóstwo takich małych ogródków piwnych na rogach ulic, na przedmieściach, ale również właśnie w wielkich parkach. Tam całe rodziny chodzą na spacery. Odpoczywają, można bez problemu wprowadzać psy, jest dużo gęsi, kaczek i akurat jednego dnia, w którym byłam, była piękna pogoda i zobaczyłam właśnie, jak ludzie spędzają tam czas. W Niemczech bardzo dużo ludzi spędza właśnie ze sobą czas po pracy. Wszyscy wychodzą na spacery i po prostu ze sobą przebywają. Bawaria jest również regionem, który posiada swoją specyficzną kulturę. Bawaria słynie przede wszystkim z Oktoberfest, czyli z festiwalu piwa, który, jak wiadomo, z samej nazwy odbywa się właśnie w październiku. Wtedy ludzie z całego świata zjeżdżają się, żeby spróbować słynnej Bawarki oraz Paulanera, takich dwóch największych browarów. Jeden jest zresztą głównym sponsorem klubu Bayern Monachium. Głównym punktem mojej wycieczki był mecz Bayernu Monachium, czyli drużyny, którą kocham i kibicuję z całego serca. Właśnie też dlatego pojechałam na Allianz Arenę, która znajduje się poza miastem, właśnie w takim bardzo ustronnym miejscu, żeby nikomu nie przeszkadzać. Jest to przepiękny, nowoczesny stadion. Na pewno jesteście jeszcze ciekawi, jak wygląda taki wyjazd od strony technicznej, czyli ile trzeba przeznaczyć na niego pieniędzy, na co zwrócić uwagę i przede wszystkim co robić, żeby ta wycieczka była zapamiętana jako pozytywna. Ja do Monachium dostałam się samolotem. Niestety do Monachium z Polski lata tylko i wyłącznie lot, dlatego bilety nie należą do najtańszych, nie ma też tanich lotów. Jednak w dwie strony bilet dla jednej osoby dorosłej kosztuje mniej więcej około 700 zł. I do takiego biletu można zabrać walizkę, małych rozmiarów walizkę.
dlatego mamy wliczony w tym bagaż podręczny, który nie jest plecakiem, tylko właśnie taką większą walizką. Jeżeli chodzi o transport z lotniska do miasta, Monachium posiada bardzo rozbudowaną sieć komunikacyjną i możemy podróżować na cztery sposoby na jednym bilecie. Bilet kupimy już na lotnisku, możemy kupić bilet dzienny, który kosztuje bodajże 27 euro, lub bilet grupowy na dni 3 albo 5. Sama komunikacja nie należy niestety do najtańszych, jednak kupując taki bilet mamy zapewnione to, że nie zgubimy się i będziemy mogli z każdego miejsca spokojnie każdym rodzajem transportu dostać się bez większego problemu i w krótkim czasie. W Monachium, tak jak we wszystkich większych miastach w Niemczech, poruszamy się tramwajami, autobusami, metrem oraz pociągami. Metro jest określane jako U-Bahn i jest oznaczone wszędzie wielkimi literami U, niebieskimi. Natomiast pociągi to S-Bahn i jest to tak jakby kolej naziemna, czyli najpierw jest U-Bahn, potem jest S-Bahn. S-Bahn jest analogicznie oznaczany wielką zieloną literką S. Tramwaje i autobusy jeżdżą już normalnie po mieście i możemy na każdym przystanku dostać rozkład, dokąd jedzie i w jakich częstotliwościach. Metro zazwyczaj przyjeżdża co 4 minuty, a pociągi, w zależności od tego, jakim pociągiem chcemy jechać, ale również właśnie od 4 minut do 8. W niedzielę oczywiście te rozkłady są rzadsze, ale nie ma żadnego problemu z tym. Ja w niedzielę wracałam również na lotnisko i na pociąg czekałam 20 minut. Jeżeli chodzi o zakwaterowanie, najlepiej jest szukać tanich noclegów na Bookingu. Ja tak zrobiłam. Mój 4-dniowy wyjazd wyniósł mnie 200 euro za dwie osoby ze śniadaniami. Jest to bardzo dobra oferta, zważywszy też na to, że mieszkałyśmy w samym centrum i wszędzie miałyśmy bardzo dobry dojazd. Do Monachium polecam pojechać na tydzień, nie krócej, gdyż nie da się wszystkiego zobaczyć. Miasto jest bogate w kulturę, ma wiele przepięknych zabytków i do tego wszystkiego leży w przecudnym malowniczym miejscu, dlatego warto pojechać poza miasto, właśnie również też nad rzekę, do lasu i po prostu odpocząć, nacieszyć się tymi widokami. Cześć Wam, nazywam się Justyna i korzystając z okazji, że zostało nam jeszcze parę minut filmu, chciałabym Wam opowiedzieć jeszcze o paru ogólnych kwestiach związanych z wyjazdem do Niemiec. Kamila powiedziała nam o południu kraju, a ja bym opowiedziała Wam troszkę o północy. Zaczynając od transportu, mamy naprawdę wiele możliwości, żeby dostać się do Niemiec. Możemy, tak jak Kamila, lecieć samolotem, możemy pojechać samochodem, możemy jechać pociągiem, możemy też skorzystać z oferty przewoźników. Ceny takich biletów za samą podróż wahają się czasem nawet już od 50 zł w górę. Zależy, jak będziemy planowali swoją podróż i jakie miejsce obierzemy sobie za cel naszej wycieczki. Do wyjazdu potrzebny będzie nam dowód osobisty bądź paszport i zalecam noszenie tychże dokumentów zawsze przy sobie. Jeśli chodzi o język, w którym będziemy się porozumiewali, no to oczywiście wskazany byłby niemiecki. W większych miastach porozumiemy się doskonale po angielsku, natomiast jeśli będziemy w jakichś mniejszych miejscowościach, tam już raczej tylko po niemiecku. Wybierając się nad Morze Północne, udałam się do miejscowości Norden. Niestety był wtedy odpływ, więc nie skorzystałam z wody, ale znajduje się tam dużo innych atrakcji i formy spędzenia wolnego czasu są naprawdę bardzo różnorodne. Możemy sobie siedzieć na plaży, możemy udać się na rejs statkiem, a możemy również po prostu zwiedzić okolice. Udałam się do tej miejscowości tak naprawdę bez żadnego planu, po prostu wsiadłam w samochód i pojechałam, ale nie przeszkodziło mi to w dobrej zabawie, ponieważ na miejscu jest punkt informacyjny. Można do niego wejść, można się zapytać o wszystko, co chcemy wiedzieć, możemy wziąć sobie ulotki, na tych ulotkach są mapki, wszystko jest rozpisane. Naprawdę jest tyle atrakcji, że nie sposób jest zobaczyć to w jeden dzień. Ja wybrałam się do Fokarium, żeby poobserwować te słodkie zwierzęta, jak i dowiedzieć się o całej historii tej miejscowości, ponieważ ten obiekt jest połączony z muzeum.
Jeśli chodzi o pamiątki, jest tam naprawdę bardzo dużo rzeczy i prawie wszystkie związane są z fokami. Możemy sobie kupić kubek z foką, poduszkę z foką, czy nawet małą maskotkę foki. Ja postawiłam na pocztówki. Wechta jest to miejscowość w Dolnej Saksonii, w której spędziłam większą część wakacji i jedną z takich największych atrakcji tam jest taki malutki festiwal piwny, przypominający troszkę Oktoberfest, nazywa się Stoppelmarkt. Znajduje się tam wesołe miasteczko, jest strefa gastronomiczna, gdzie króluje kiełbasa, no i oczywiście piwo. Jest tam bardzo dużo występów, cały czas coś się dzieje, grafik jest wypełniony od wczesnych godzin aż do po godziny nocne. Taką unikalną pamiątką stamtąd jest takie piernikowe serce, na którym jest właśnie napisane Stoppelmarkt Wechta i to jest taka oryginalna pamiątka stamtąd, ponieważ takiej nie dostaniemy nigdzie indziej. Podsumowując ten mały podział na północ i południe, opowiedziałyśmy tak naprawdę tylko o małej części tego kraju, ale jeśli macie w planach podróż do Niemiec, to naprawdę gorąco Wam polecam i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu.